Co roku są kwiaty, znicze i okolicznościowe konferencje. Ale czy na dłużej w głowach, zwłaszcza młodych ludzi, zostaje z tego coś na stałe? Dziś 42. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Jest takie miejsce w Katowicach, które pozwala cofnąć się w czasie do 1981 roku w sposób, który mocno zapada w pamięć. Odwiedziła je Magda Sincewicz. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Tu pamięć o 9 z Wujka wciąż jest żywa, ale nie tylko o nich, o wszystkich ofiarach stanu wojennego. Zatrzymana w eksponatach, filmach i fotografiach, praktycznie każdy z 1200 metrów kwadratowych powierzchni Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności przypomina o wydarzeniach sprzed 42 lat. Czy więc mamy historię, od tego trzeba zacząć, bardzo dobrą historię. I kolejny temat jest, jak opowiedzieć to w sposób nowoczesny i ciekawy. Wydaje mi się, że ta diagnoza jest dosyć oczywista, wykorzystać współczesne technologie, ale też język komunikacji, którym posługuje się dzisiaj młodzież. Młodzież, która swoją wiedzę czerpie nie tylko z lekcji historii. Powiem szczerze, że z internetu. Dużo filmów, dużo piosenek takich nagranych w tamtym czasie przez wiele grup muzycznych, a także po prostu ciekawe artykuły. I zachęcam, żeby każdy się zapoznał z tą historią Polski, bo jest piękna. I mimo, że tak tragiczna, potrafi wzruszać. Twórcom Izby Pamięci Kopalni Wujek zależało na tym, by dotrzeć do każdego, bez względu na miejsce zamieszkania czy wiek, by zaciekawić zwiedzającego, który przechodząc przez kolejne sale, dzięki scenografii i temu, co się dzieje dookoła, sięga głębiej i głębiej. To muzeum jest właśnie w stylu takim nowoczesnym, żeby młodzież mogła zatrzymać się, dotknąć, posłuchać. Interaktywna forma tego muzeum. To jest bardzo dobrze przygotowane. No dla mnie to jest w zasadzie odtworzenie. Ja pamiętam z soboty na niedzielę rano, syn był bardzo niezadowolony, że nie ma, prawda, filmu dla dzieci. Niedziela była dopiero zapowiedzią tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w kolejnych dniach. Tu o 16 grudnia pamięta się od lat, mimo że nie zawsze było to dozwolone. Teraz o tych dramatycznych chwilach przypomina nie tylko muzeum, ale też symboliczny krzyż. W miejscu przed kotłownią, w miejscu, gdzie został zniszczony mur i wjechał w tym momencie czołg na środek kopalni, postawiono krzyż. I to nie jest taki przypadkowy krzyż, bo jest to krzyż, który towarzyszył górnikom w 1981 roku w rekolekcjach przed poświęceniem sztandaru Solidarności. I ten krzyż postawiono w tym miejscu. Natychmiast pojawiły się znicze, kwiaty, ludzie przychodzili się pomodlić. I mimo, że w 1991 roku zastąpił go inny, znacznie potężniejszy i widoczny z daleka, to jedno się nie zmieniło. Ludzie wciąż tu przychodzą, nie tylko w rocznicę tragicznych wydarzeń. Nie trzeba jednak przychodzić przed krzyż, żeby uczcić pamięć ofiar stanu wojennego. Dzisiaj każdy z nas może zapalić symboliczną świeczkę w oknie swojego mieszkania.